Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Itan, a przed Wami gra Scrub Garden The Day Before, w której będziemy wcielać się w całkiem sympatycznego robocika i naszym zadaniem będzie rozwiązywanie wielu, miejmy nadzieję, ciekawych zagadek. Tyle w opisie. A co pokaże nam gra? Zobaczymy, jak ją zaczniemy, tak więc start! I'd like to tell you about one very unusual day for a very ordinary C4N robot whom the other robots called Kenny. A robot for whom many more exciting events were destined to happen. But nobody suspects this yet, not even him. And so our story begins when the phone rang in Kenny's home. Okay, w takim razie już wiemy, że mamy tutaj Kenny'ego. I muszę przyznać, że wygląda to całkiem przyjemnie. Ups, to nie ja. To... Okej, okay, możemy podnosić. Bardzo fajnie. Okej, okay, mamy jakieś nakrętki, to zbieramy. Czy jeszcze gdzieś jakieś nakrętki znajdę? Chyba nie. This is Keeper. You know I don't call without a reason. We've got a desperate situation. Last night the city's water supply pressure dropped, and the reservoir engineer isn't picking up the phone. And then, as luck would have it, the door to the reservoir was blocked. Kenny, you're a jack of all trades. Help open the door and restore the water pressure. The city will be indebted to you. Okay, w takim razie musimy dostać się do wodociągów. Dobra, jeszcze zanim tam pójdę... Pytanie, czy mogę jeszcze tutaj coś wykombinować, ale muszę przyznać, że gra wygląda świetnie. Mega prosta, ale przy tym wydaje się całkiem zabawna, ale zobaczymy. Ok, kolejne nakrętki. Nie ma nic. To spadam na dół. Czyżby to nasza mamusia? Ale nie wiem. Skoro nie mogę tam wejść, to mówi się trudno. To nic. Tutaj też nigdzie nie wejdę. Więc pora wyruszyć w świat. Okej, z platformówki zrobiła nam się taka gra wprost 3D. Okej. Dobra, to już wiem, że mogę sobie podnosić i mogę nawet niektóre rozwalać. Troszkę bałaganu mogę w ten sposób zrobić, ale okej. Już w takim razie wiem, że nakrętki mogę i śrubki znajdować również w tych pudłach, więc trzeba będzie się rozglądać. Pewnie do czegoś mi się one później mogą przydać. Ale nie sądzicie? Bardzo przyjemna gra. Udźwiękowienie też oczywiście ładnie się tutaj wkomponuje. Hello. Tam chyba nie wejdę. Ale... Czy tutaj coś było? Nie. Ewentualnie... Mogę się dostać tu na górę. Ale niestety na górze... Nie ma niczego ciekawego. Tam będę musiał się dostać. Także zaraz tam pójdę. Po prostu trzeba metodologicznie wszystko przechodzić. Prawie. Udało się. Po prostu podwójne kliknięcie. Skaczę wyżej. Okej, tutaj dalej gdzieś mogę się przedostać. Co też chciałbym uczynić? A jednak za daleko też tam się nie dostanę, więc
Chyba to olać. Pytanie, czy tutaj mogę się jakoś przedostać. Trochę tych nakrętek tam jest. Czy może tędy jakoś? Gra jest za darmo. To jest na pewno... Demet, czemu ja tu nie mogę wskoczyć? O, coś kamera zwariowała. Gra jest za darmo, więc jest na pewno to duży plus tej produkcji. A jednocześnie tak naprawdę nie widzę, żeby traciła na tym cokolwiek. Dobra, czy uda mi się tam przeskoczyć? Uda mi się. A teraz pytanie... Okej. Wejść też stąd wyjdę, więc... Nie ma powodu do paniki. Mam jakąś maszynę. Czy ja mogę coś z nią zrobić? Chyba nie. Dzień dobry. Okej, jakieś ulepszenia? Nie wydaje mi się. Okej, zanim się przedostanę na drugą stronę mostu, to chciałbym zobaczyć, co tutaj ciekawego mnie czeka, ale chyba... Okej, z kosza nic nie wezmę. Dzień dobry. Co tu się stało? Okej, zbieram wszystko, co tylko mogę. Wypadałoby się dostać jakoś na górę. To i rzucę sobie to tutaj. Okej. Idziemy w tym kierunku. Okej, tutaj nic. No, mogę w coś zagrać. A, dobra, ale chyba nie mam tych żetonów. Okej, 150 bym potrzebował, mam 120. Myślę, że nie powinno to zbyt długo potrwać, zanim dozbieram całą resztę. Okej, 144. Pytanie, czy tam mogę się jakoś... Tam jest jakaś moneta. To jeszcze lepiej. Robiłbym tak. Okej, mam monetę. Więc teraz chyba byłbym w stanie zagrać. Miejmy nadzieję. Jestem ciekaw, co tam może być. Space Garden. O. Taka bardzo przyjemna, stara. What the? Chciałbym jeszcze raz spróbować. Okej, zdecydowanie łatwiej się strzela za pomocą myszki, aniżeli używając spacji. Był chyba 600 wynik z tego, co zdążyłem zauważyć, więc raczej powinienem go szybko osiągnąć. Wow. Jakby zaczyna się troszeczkę większy stopień trudności, ale chyba nie. Wystarczy, że będę w to strzelał, a cały czas będę zdobywał punkty, bo one się gdzieś pojawiają mniej więcej w okolicach środka.
Okej, spróbuję dojść do 1000. I wystarczy. Nie ma co też oczekiwać od gry, która, jak już mówiłem tam wcześniej, jest po prostu darmowa. Okej, 1000. Starczy. To nie ja. No, strzel. Dobra. Wystarczy. Kenny. Okej, wystarczy tego grania. Trzeba uratować tutaj naszych mieszkańców. Okej, po tym będę już miał te 150, ale zanim tam pójdę, to chciałbym po prostu dozbierać tutaj te wszystkie śrubki. Dzień dobry. Gra jest na tyle mega przyjemna, że na chwilę obecną nie sądzę, że byłyby jakiekolwiek przeciwwskazania co do wieku. Zresztą kto by się ze mną nie zgodził w tym momencie. Bardzo przyjemna oprawa audiowizualna. Co do historii, no zobaczymy. Wiem tyle, że na razie muszę po prostu ocalić, znaczy w sumie ocalić. Muszę po prostu wybrać się na tych podziemi, tam zobaczyć, o co chodzi. Okej, to będą chyba wszystkie, które mogę na tym etapie zdobyć, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko tam wrócić. 196, więc 46 zostanie mi w zapasie tych wszystkich śrubek i nakrętek. A do czego mogą być później potrzebne? Pewnie też do jakiegoś... No tu jeszcze są jakieś. Ciekawe, czy 200 to jest max, to tutaj mogę zdobyć i czy gdzieś nie pominąłem dwóch, ale to już jest jakiś tam szczegół. Okej. No lecimy. Musiało zaboleć z pewnością. Znowu mamy grę 2D, ale zauważyłem też, że skasowała mi się punktacja, a właściwie ilość. Okej, ciekawe. Co my tu jeszcze mamy? Chyba nic. To jest mapa, ale pytanie, czy to jest mapa tego miejsca? Jak ewentualnie to... Okej, no posługiwać się to tym. Wow. Odejdź szczurze. Okej. Czyli mogę je w ten sposób zgniatać. Dobrze to wiedzieć. Okej, cały czas mamy zmianę odnośnie jakiegoś punktu widzenia, więc jest całkiem przyjemnie. Okej, pytanie, czy jak... No właśnie. Taki był zamysł. Tutaj będę potrzebował
jakiegoś klucza, więc pójdę w dół, pozbieram to, co mogę. What the fuck? Serio? Serio? Tak naprawdę nie opłaca mi się zbierać tamtego. Skoro wystarczy, że wpadnę po prostu do tej wody. Okej, tutaj ostrożnie. Jest i klucz. Wow, było blisko. Dobra. No nie. Fuck!